Ja rok siedziałem pod karą śmierci. Ja się śmierci nie bałem. Różański mnie wezwał w czasie kary śmierci, powiedział: my już tu mamy wszystkich świadków, że ty mów lepiej, żebyś nie wisiał. Ja mówię: panie pułkowniku, bo musiałem tak go nazywać, pański scenariusz nie wypalił i pan doskonale wie. Ach ty skurwysynu, ten cały język bolszewicki. I podszedł do mnie, plunął mnie w twarz. A ja nic, nawet się nie tylko powiedziałem: ty parchu żydowski. I to do dzisiejszego trzymam wszędzie, już nawet prasa polska mówi, że ty prędzej zdechniesz ode mnie, kanalię. A jeszcze mu po rosyjsku, bo ja ze wschodu pochodzę, ja tych miotów obrzydliwych to miałem całą falę. On tylko odskoczył, nadusił gusik. Generał Skalski cudem przeżył torturę.